Brexit. Oxford jest miastem międzynarodowym i prawie 70% miasta zagłosowało za pozostaniem w Unii Europejskiej w zeszłorocznym referendum. W tym momencie chciałoby pokazać, że jest bardzo otwarte na kolejne międzynarodowe współprace, a ze względu na to, że największą mniejszością narodową w Oxfordzie są Polacy, to Oxford bardzo chciałby rozpocząć współpracę z miastem z Polski. Mówi mi Joanna Bagniewska z Rady Miasta. Wystarczy entuzjazm po obu stronach i wspólne projekty, bo chcemy, żeby to była współpraca żywa, a nie tylko taka na papierze. Chcemy, żeby miasta realnie współpracowały, czy to na płaszczyźnie kulturalnej, czy akademickiej, czy sportowej, biznesowej, czy pod różnymi innymi względami. Dlatego szukamy miast, które mają grupy, na przykład wolontariuszy, chętnych do podjęcia takiej współpracy oddolnej z wolontariuszami w Oxfordzie. Jak zgłaszać kandydaturę? Wejść na stronę miasta. Znaleźć podstronę zatytułowaną o Oxfordzie. Następnie wejść do sekcji Oxford International Links. A potem wypełnienie krótkiej ankiety. Tu ważne zastrzeżenie. Nie wygrywa miasto, które zdobędzie najwięcej głosów, ale miasto, którego kandydatura będzie najlepiej uzasadniona. Nie chodzi nam o to, żeby uzasadnić daną kandydaturę miasta tym, że miasto jest piękne i ma fajnych ludzi, tylko że na przykład zajmuje się działalnością, powiedzmy, aktywizacji młodzieży, która byłaby fajna, żeby rozpocząć właśnie międzynarodową współpracę. Tego typu informacji szukamy. Nad argumentami myśleć można do środy. Co potem? Rozstrzyga plebiscyt Rada Miasta. No i miejmy nadzieję, że w styczniu już będziemy mogli podejmować jakieś konkretne dalsze kroki. Obecnie miasta partnerskie Oxfordu to m.in. francuskie Grenoble, niemieckie Bonn czy holenderska Leida. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To już wszystko w magazynie Polacy w świecie. Kolejny odcinek za tydzień. Powtórka programu. Warto czytać. Luisa Bebłot, witam. Zapraszam na audycję Warto Czytać. Dziś gościem Polskiego Radia 24 jest pani Jolanta Kozak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Jolanta Kozak, która przetłumaczyła dla nas dwie książki Hani Yanagihary. To jest amerykańska pisarka koreańsko-japońskiego pochodzenia. Ojciec Japończyk, matka Koreanka. Ale ona już urodzona na Hawajach, czyli taka Amerykanka w pierwszym pokoleniu. Wszystko się zgadza. Tak. W 2016 roku ukazała się jej książka Małe życie, a w tym roku Ludzie na drzewach, ale chronologicznie. Ona najpierw napisała Ludzi na drzewach, a dopiero potem Małe życie. I obie te książki wzbudzają niesamowite kontrowersje, emocje. Jakby pani to nazwała, to co się dzieje z jej książkami na naszym polskim rynku? Dzieje się troszkę to, co ja już pamiętam z czasów bardzo prehistorycznych, mianowicie z czasów, kiedy przetłumaczyłam książkę pod tytułem Ptasiek Williama Whartona. I ta książka momentalnie wzbudziła też właśnie emocje i temperatury ogromne i duże dyskusje. Też podzieliły się, tak jak przy okazji Małego życia, ja może na razie przy tej książce pozostanę, Małe życie zrobiło jakąś niebywałą furorę na polskim rynku. Sprzedało się 149 tysięcy egzemplarzy, to jest o 50 tysięcy więcej niż w Stanach Zjednoczonych. A średni nakład książek w Polsce to jest 3 do 4 tysięcy. Tak, no maksymalnie jakoś 5, prawda? To jest to, więc to niebywała po prostu historia jest z tym Małym życiem. To rzeczywiście jest opowieść, która albo poruszy do głębi i wstrząśnie czytelnikiem i uczyni go swoim wyznawcą, albo go całkowicie zniechęci. I takie spolaryzowane postawy ja wobec Małego życia zauważyłam z przewagą tych pierwszych. Są wyznawcy tej są książki. Wyznawcy. Ale teraz przechodząc do drugiej książki, która jest debiutem Ludzie na drzewach, są debiutem Hani Yanagihary. Te książki są diametralnie różne. Ktoś, kto czytał i pokochał Małe życie, powinien zostać ostrzeżony troszkę przed ludźmi na drzewach. Powinien nie spodziewać się, że dostanie powtórkę z Małego życia. Bo Małe życie to jest historia, której akcja toczy się w Nowym Jorku. Co w ogóle nie jest ważne. O przyjaciołach. Przyjaźń to jest takie słowo klucz, bo zastępuje ta przyjaźń rodzinę w pewnym momencie.
jest o traumach. Każdy ma swoją historię, dosyć pogmatwaną. Jest to książka bardzo gruba. Każdy ma swoją wielką miłość. Każdy ma swoją wielką miłość. Czyli jest w tej książce taki natłok emocji, że albo się nie można od niej oderwać, ale z drugiej strony taki natłok traum, że w pewnym momencie może sobie czytelnik powiedzieć, mam już dosyć, nie przebrnę przez kolejną stronę, zwłaszcza jak się ją czyta o tej porze roku, czyli jesienią w listopadzie w Polsce. Stąd tym bardziej, chyba nawet sama autorka była zdziwiona, mimo że ona w naszym kraju nie była, ale udzielała wywiadu. Jest stale zapraszana. I ona sama jest zdziwiona tą furorą, którą w naszym kraju zrobiła. To prawda, ale dlatego przypominam Ptaśka, bo coś takiego już się kiedyś zdarzyło. Po prostu nagle się okazało, że książka trafia w wrażliwość polskiego czytelnika. Tak ale jak trafił Wharton, tak samo trafiła Jana Gichara Małym Życiem. Ale pani zdaniem dlaczego? Tak się stało. Dlaczego trafiła Jana Gichara do naszych serc? Jest w niej coś z baśni i jest w niej trochę histerii i jest w niej szary realizm pomieszany z takim trochę magicznym realizmem. Jest w niej duże nieszczęście. Ja myślę, że to, proszę posłuchać retoryki, która w tej chwili się w ogóle bardzo rozrosła, prawda? Retoryki męczeństwa Polaków. I każdy Polak na własną rękę być może taki wątek męczeński w sobie ma. I w ten wątek męczeński ta książka, tak jak książka Ptasiek o chłopcu, który zamarzył sobie, żeby latać, prawda? I dosłownie realizował swoje marzenie, aż wreszcie można powiedzieć, że przeleciał na stronę B. Tak tutaj też jest książka właśnie o człowieku ciężko doświadczonym, który jednak ma swoje marzenia. Tu marzenie jest bardzo, można powiedzieć, przyziemne, ale też ambitne w przypadku naszego głównego bohatera. To znaczy jakoś przeżyć sytuacje, które są praktycznie nie do przeżycia. Lubimy czytać o cudzych nieszczęściach. Wtedy nam jest troszkę lepiej, bo patrzymy na swoje życie i mówimy, faktycznie, każdy ma swoje małe życie i to moje małe życie nie jest takie złe. Czyli takie pocieszenie z cudzego nieszczęścia. Takie, to być może. Niemcy to nazywają Schadenfreude, tak właśnie. To nie jest ładna emocja. To nie jest ładna emocja i niełatwo się do niej przyznać, ale faktycznie jak się czyta małe życie, to potem się z taką lekką dozą zadowolenia w stosunku do własnej osoby człowiek ma. To prawda. I z większą pobłażliwością do swoich własnych trosk. Tak, i patrzy na tą swoją rodzinę, że ją ma i na tych swoich przyjaciół troszkę inaczej. Książka Ludzie na drzewach, to pani powiedziała, że jest diametralnie różna. Pisarka ją tworzyła przez 18 lat. Czy warto było poświęcić 18 lat życia dla tej książki? Ja może nie będę jej podsumowywać jednym zdaniem, nie chciałabym. Chciałabym powiedzieć najpierw o plusach tej książki, a później się zastanowimy, czy na plusach się kończy. Jeśli idzie o plusy, to jest to książka zamierzona bardzo ambitnie i bardzo szeroko. Być może to jest ryzykowne w przypadku debiutanta. Jana Gichara tą książką debiutowała. 18 lat, jeśli się przeczyta tę książkę, to niemało, jeśli wziąć pod uwagę niesamowitą kwerendę naukową, geograficzną, też psychologiczną, jaką ona musiała wobec tej książki przeprowadzić. Książka mianowicie jest oparta na antropologicznym wątku znalezienia plemienia, które osiągnęło metodami zupełnie praktycznymi cechę właściwie nieśmiertelności, w każdym razie bardzo wyciągniętej długowieczności. Pewien enzym, hormon, który powoduje Enzym, hormon, ale on się nie bierze z powietrza, tylko bierze się z bardzo konkretnego stworzenia, na konkretnej wyspie. Na konkretnej wyspie, w zamkniętej społeczności. To jest bardzo ważne oczywiście, jak wszystkie te takie ewenementy biologiczne, wszystko się dokonuje w zamkniętych przestrzeniach, jakoby naturalne laboratorium, w którym się to wszystko odbywa. No i to wszystko nie ma czasu teraźniejszego niedokonanego na słowo wtargnąć, ale właśnie w to wszystko wtarga człowiek cywilizowany, tak zwany. Naukowiec. Naukowiec. I naukowiec okiem naukowca próbuje tę tajemnicę wyekstrahować i ją upowszechnić. I jest bliski odkrycia zagadki nieśmiertelności. Tak, w pewnym momencie czuje się prawie jak Bóg. I wydaje mu się, że może więcej niż inni. I tutaj chyba jest moim zdaniem kluczowe zagadnienie w tej książce, że takie pytanie stawia autorka, czy wybitnym umysłom
wolno więcej niż tym mniej wybitnym? Tak, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest, czy wolno cywilizacji, która uważa się za bardziej zaawansowaną, ingerować w mniej zaawansowaną w jej pojęciu? Trzecie pytanie, czy wolno przeszczepiać na obcy grunt coś, co jest bardzo zakorzenione w swojej rzeczywistości, mam na myśli ludzi przewożonych, dzieci powiedzmy sobie. Nie chcę za dużo mówić, bo w tej książce jest dużo ciekawych rzeczy, do których warto dojść w lekturze. Czy warto je przeszczepić na grunt im zupełnie obcy i jak się okazuje im wrogi? Jak one się będą przyjmować na tym wrogim gruncie. Więc jak widzimy, tematy w ogóle, tematy krańcowo ważne, bardzo ważne, plus ta zagadka nieśmiertelności, o której ja mówię plus, ale to jest, oczywiście wszyscy jesteśmy bardzo jej ciekawi, prawda? Każdy chciałby na własną rękę rozwiązać zagadkę życia wiecznego. I teraz, kiedy sumujemy te wszystkie pytania, to warto, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy osobie niedoświadczonej pisarsko nie tyle wypada, ile czy ona powinna mieć odwagę porywać się na umieszczenie wszystkich tych tematów, zadanie wszystkich tych pytań i próbę ich fabularyzacji na przestrzeni jednej powieści. Weźmy Małe Życie. Małe Życie jest minimalistyczne, jak chodzi o miejsce, czas akcji. Czas akcji jest tak rozciągnięty, ale generalnie mamy jedność czasu, miejsca i akcji na każdym etapie i widzimy w zbliżeniu cztery twarze, a zwłaszcza jedną z nich bardzo wyeksponowaną. Cały czas dramat się rozgrywa między tymi czterema twarzami, gdzie w tle im towarzyszą różne inne postacie, ale ich nie ma w nadmiarze. Teraz mały jeszcze dodatek. Hania Yanagihara to jest pisarka męska. I jedna i druga jej książka, to jest książka, w której bohaterami są wyłącznie mężczyźni. W Małym Życiu się pojawia jedna postać kobieca, sympatyczna. W Ludziach na drzewach się pojawia jedna postać kobieca, antypatyczna. Ale pani zdaniem ma to duże znaczenie, że ona męskim okiem na to patrzy? Ja ją podejrzewam o mizoginię już. Ona ma jakiś problem z kobietami. O ile mi wiadomo, ona chodziła w ogóle do szkół żeńskich w tych Stanach Zjednoczonych. Tak ją rodzice ustawiali, które na pewno bardzo dobrze kształciły, ale też pewnie bardzo dobrze psychicznie wypaczały. Jak to takie jednopłciowe instytucje szkolne dla młodzieży. Więc ona skończyła liceum, skończyła za maturę, poszła do koledżu i zachwyciła się tym, że są mężczyźni na świecie. To znaczy, nie tyle się zachwyciła, że rzuciła się w romanse, ale rzuciła się na psychikę męską, która jakże jej się wydała różna od psychiki kobiecej, a zwłaszcza formacja uczuciowa mężczyzny i umiejętność wyrażania uczuć, a raczej nieumiejętność ich wyrażania, która się właśnie w różne tragedie przeradza życiowe. Uzbrojeni czytelnicy w tę wiedzę akurat może inaczej podejdą do lektury książek Yanagihary. Wspomniała pani o jej odwadze jako debiutantki. Ja też uważam, że ona była na tyle odważna, czy nawet troszkę przeszarżowała swoje umiejętności, bo ona się porwała na prawdziwą historię. Oparła fabułę o prawdziwe wydarzenia, o prawdziwego człowieka też. Był kazus noblisty medycyny z 76 roku, Gajduska, który za swoje odkrycie najpierw był hołubiony, a potem wyszły na jaw obyczajowe skandale, nazwijmy to. No i skończył pokryty skompromitował się. I całe środowisko się od niego odwróciło. Tutaj mamy podobną historię. Mamy właśnie tę historię, tylko inaczej nazwaliśmy bohatera. Gajdusek nie nazywa się Gajdusek. I pseudo Gajduska. Czy to nie wydaje się pani taką figurą na wyrost? Wydaje mi się, po pierwsze, że nie warto porównywać historii z życia z historiami sfabularyzowanymi bez względu na ich podobieństwo. Fabuła się rządzi swoimi prawami. Fabułę trzeba na jakimś bohaterze i jakimś szkielecie fabularnym oprzeć. I ona sobie to wybrała. I to jest jak każdy szkielet dobry. Problem jest w tym, że to pociąga za sobą te naprawdę takie ekstremalne pytania, te pytania już zahaczające w ogóle o eschatologię, gdzie czy wolno człowiekowi pewne granice przekraczać. To są szalenie ważne pytania i szalenie istotne. I wprowadzenie do tego wątku pedofilii
Wasilskiego, bo nazwijmy to o to chodzi, prawda? Tak jak było zresztą w Małym Życiu. To są też stałe motywy u Jana Gichary. Zaczynamy się z nimi powoli oswajać. Kiedy ją czytamy, czekam na następną jej książkę. Bardzo jestem ciekawa, jaka będzie. I wydaje mi się, że ten temat ją znakomicie przerósł. Za dużo. Jak na jedną książkę, jak na jedną opowieść. To, co w życiu jest, podobnie jest zresztą jak z Małym Życiem było, to, co w życiu jest do zaakceptowania, ponieważ się zdarzyło, to, zauważmy, w literaturze wydaje się niewiarygodne. Pewne nagromadzenie, pewien natłok problemów, zwłaszcza w odniesieniu do jednego człowieka, wydaje się w porównaniu z życiem dużo mniej wiarygodny w literaturze. W literaturze potrzebna jest pewna asceza. Jest potrzebny ten bohater pokazany czasami w pustce, na jakimś tle szerszym. Jeżeli on jest cały czas taki uwikłany, to przestajemy mu wierzyć. I jedna jeszcze rzecz z Małym Życiem się stała. Ten bohater nie ożył dla mnie. Tak jest z książkami, to jest magiczny zabieg i albo się uda, albo nie. I autor ma na to minimalny wpływ. Tak jakby książka mu się sama pisała i ten bohater albo mu ożyje pod piórem, albo mu nie ożyje. Tak jak Jude Law ożył, no fantastycznie w Małym Życiu, można go nie cierpieć, tak jak niektórzy czytelnicy, i można go pokochać, tak tutaj jesteśmy obojętni wobec tego człowieka. Różne rzeczy mu się zdarzają, a my tak jakoś przechodzimy obok tego obojętnie. Czyli w jednej książce nagromadzenie tych emocji, nagromadzenie traum, a ta druga pozostawia nas troszkę bardziej obojętnymi. Mnie dużo bardziej, ale wiesz już, że są zwolennicy Małego Życia, to powiedzmy sobie lojalnie, więc zachęcam do lektury, być może do zwolenników Ludzi na drzewach będziemy mogli zaliczyć większe grono czytelników. A gdyby pani miała doradzić czytelnikowi, którego zainteresowała postać Hani Jana Gichary i jej książki, od której zacząć? Żeby mieć przyjemność czytania, zdecydowanie zacząć od Ludzi na drzewach, zacząć chronologicznie, jeżeli jeszcze ktoś nie czytał Małego Życia, w co zaczynam wątpić. Ale zacząć chronologicznie od Ludzi na drzewach i potem zobaczyć, do czego ta autorka klasy wyższej, średniej w Ludziach na drzewach potrafi być zdolna. Ona jest zdolna do wielu rzeczy, bo jedno jej trzeba oddać, że wywołuje emocje, wywołuje dyskusje, co dla pisarza jest największym uznaniem, ale ona ma dobre pióro. Tak, to się czyta dobrze. Tak. Nawet ta debiutancka książka, ona jest napisana bardzo schludnie, bardzo ładnym językiem. To się dobrze tłumaczyło. Tam nie ma żadnych zgrzytów, nie ma żadnych takich pasusów, które ja sobie myślę na przykład, czy to jakoś polepszyć troszeczkę, żeby książce się przysłużyć. Takiego nie było. Warto czytać, więc czytajmy, proszę Państwa, i Małe Życie, i Ludzi na drzewach. Książki Hani Jana Gichary, tłumaczone przez panią Jolantę Kozak, która była dzisiaj gościem Polskiego Radia 24. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. A kolejna audycja za tydzień, w niedzielę o 14.15. Luiza Bebłot, zapraszam. Powtórka programu. Autopromocja. W mojej audycji oddaję głos autorom książek. Lubię się trochę zgubić. Lubię, kiedy rzeczy są trochę tajemnicze i ekscytujące. Goście wspominają... Nie ujeżdżajcie, mój, na mnie nada ujeżdżać. Czyli my nie powinniśmy, Słowianie, emigrować, mój. Jego tak naprawdę zabiła nostalgia. A często sami zadają pytania. A czy pani nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła? A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. Między krokami. W każdą sobotę o 19.15. Weronika Wakulska, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Lider Obywateli RP Paweł Kasprzak zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z Marszem Niepodległości, m.in. na władze stolicy za niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa, podaje Polska Agencja Prasowa. Kasprzak uważa, że uczestnicy sobotniego Marszu Niepodległości złamali prawo. Użyto transparentów głoszących mowę nienawiści,
Obrażono i pobito grupę kobiet, które stanęły na trasie marszu, a władze miasta i policja nie reagowały. W sobotę komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk powiedział, że policja przywiozła do komendy 45 osób manifestujących przy trasie Marszu Niepodległości. Nikogo nie zatrzymała, a wobec dwóch osób wszczęto czynności wyjaśniające. Także w sobotę szef MSWiA Mariusz Błaszczak został zapytany o ocenę haseł znajdujących się na transparentach uczestników Marszu Niepodległości. Powiedział, że nie widział tych transparentów. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi, do jakiego doszło w prowincji Kermanszah przy granicy z Irakiem, wzrosła do co najmniej 135 osób. Kilkaset osób jest rannych. Według danych sejsmologicznych trzęsienie miało siłę 7,3. Iracka telewizja podała, że trzęsienie ziemi i wstrząsy wtórne były odczuwalne w wielu wsiach i miasteczkach po stronie irackiej. W wielu z nich nie ma prądu. Ludzie pozostają na ulicach w obawie przed kolejnymi wstrząsami wtórnymi. Domy w tamtych okolicach są zazwyczaj budowane z glinianych cegieł i nie są odporne na wstrząsy. W wielu miejscowościach lokalne władze zapowiedziały zamknięcie szkół w poniedziałek. Organizacja Obrońców Praw Człowieka Amnesty International oskarżyła władze Syrii o zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Chodzi o oblężenie miast i ich dzielnic w czasie wojny domowej. W raporcie organizacji podkreślono, że obleganie i bombardowanie miast, a także przymusowe przesiedlanie ich mieszkańców jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Podobnych przestępstw dopuszczały się, choć na mniejszą skalę, także syryjskie ugrupowania opozycyjne. Raport Amnesty International przygotowano na podstawie zdjęć, także satelitarnych, i rozmów z mieszkańcami Syrii, a także przedstawicielami Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trwającej od 6 lat wojnie domowej w Syrii zginęło przeszło 330 tysięcy ludzi, a 12 milionów musiało opuścić swoje domy. Rosja ma coraz większe kłopoty w związku z aferą dopingową. Były szef moskiewskiego laboratorium przekazał Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu nowe materiały dotyczące masowego stosowania przez rosyjskich sportowców zakazanych preparatów. Grigori Rodczenkow zapowiedział, że jest gotów opublikować w internecie dowody potwierdzające prawdziwość składanych przez niego zeznań. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kolejne dokumenty Rodczenkowa uderzają w zawodników, którzy mogliby reprezentować Rosję na przyszłorocznych zimowych igrzyskach olimpijskich. Jak do tej pory międzynarodowe organizacje dożywotnio zdyskwalifikowały 6 rosyjskich łyżwiarzy i odebrały Moskwie 4 medale igrzysk w Soczi z 2014 roku. Według dziennika Daily Mail były szef moskiewskiego laboratorium antydopingowego przekazał MOK takie materiały, które mogą doprowadzić do dyskwalifikacji całej reprezentacji olimpijskiej Federacji Rosyjskiej. Na podstawie wcześniejszych zeznań Grigorija Radczenkowa unieważniono bilety na olimpiadę w Brazylii niemal całej reprezentacji rosyjskich lekkoatletów. Sam Radczenkow jest ścigany przez rosyjskie służby listami gończymi. Komitet śledczy oskarżył go o nadużycia, fałszerstwa i szkodzenie interesom swojego kraju. Były szef moskiewskiego laboratorium, nazywany dopingowym mafiozo, już w 2015 roku uciekł do Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Piłkarze Chorwacji zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Rosji. W rewanżowym meczu barażowym z Grecją nie dali sobie odebrać zaliczki z pierwszego spotkania, kiedy to wygrali u siebie 4-1. W Pireusie było 0-0. Chorwacja jest 28. finalistą Mistrzostw w Rosji. W niedzielę awans wywalczyli też Szwajcarzy, którzy w dwumeczu pokonali Irlandię Północną 1-0 w Belfaście, 0-0 w rewanżu w Bazylei. Helweci po raz 4 z rzędu, a łącznie 11, zagrają w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata. Chorwacja wystąpi w nich po raz 5. Od czasu uzyskania niepodległości reprezentacji tego kraju nie było w finałowym turnieju tylko raz. I na koniec czas na prognozę pogody. W dzień w północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Na wschodzie i południu opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach powyżej 1000 metrów opady śniegu. Temperatura przeważnie od 3 do 7 stopni, na południowym wschodzie do 9, najchłodniej lokalnie na Podlasiu oraz w regionach podgórskich do 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 4. Powtórka programu.
Witam Państwa, Maja Kluczyńska. No i dzisiaj jak zwykle niezwykłe spotkanie, proszę Państwa. Pani Dorota Schulz-Wojtasik, Pani Wielkiego Serca. Tak to nazwałam, Dorota, nie ukrywam, znamy się bardzo długo. Witam Cię bardzo serdecznie w studio, w tej audycji. Dzień dobry. Dziękuję, że znalazłaś chwilę dla nas, bo to czas trudny i dla Ciebie, i dla czworonogów, dla zwierzaków, którym tak wiele serca oddajesz i tyle czasu poświęcasz. I jeśli pozwolisz, to zanim zaczniemy rozmowę, Kornel Makuszyński, pozwolę sobie tutaj odwołać się do jego myśli. Wielcy ludzie mają zazwyczaj tak wielkie serce, że się w nich znajdzie zawsze miejsce dla uczciwego psa. Co ty na to? No bardzo, Pani Wielkiego Serca. Bardzo piękne, jestem w ogóle tutaj wzruszona takimi wielkimi słowami o mnie. Trochę się nie spodziewałam, dlatego mnie zatkało. No myślę, że jeśli chodzi o to miejsce dla każdego psa, który potrzebuje pomocy, to jest taka sytuacja, że jak już się ma pewną wrażliwość, delikatność, empatię i taką uważność na krzywdę, no to po prostu już jak się zacznie pomagać, to nie ma końca. Ta sytuacja tak nie zostaje. Ma no to proszę Państwa, żeby wyjaśnić, skąd ta wrażliwość, skąd ta uważność, skąd ta empatia, zacznijmy od początku. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Rodzice też studiowali, więc po kimś to masz, artystko, że tak powiem. Ale także psycholog, bo absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS-u warszawskiego. Potem stypendia fotograficzne zarówno w Paryżu, jak i w Warszawie. A jeśli chodzi o zawodowe dokonania, to dyrektor artystyczna w agencji reklamowej, potem w tygodniku Antena. Był kiedyś taki tygodnik poświęcony tylko radiu i telewizji. PR w agencji badań marketingowych, ale też i freelancerka, projekty graficzne, czyli taki design, który w sztuce użytkowej się głównie przejawiał, choć nie tylko, bo i logo, i plakaty to też twoja domena, ale od nastu lat, powiem tak ładnie, wydawca miesięcznika Cztery Łapy, to jest taki bezpłatny magazyn poradniczy, adresowany do właścicieli zwierząt. Duży nakład, 35 tysięcy jak na bezpłatny miesięcznik, to naprawdę duży. I to, proszę Państwa, co mnie urzekło. Pomysłodawczyni pomnika szczęśliwego psa, ten pomnik jest na Polach Mokotowskich w Warszawie, ale też doczytałam, że coś z tym kotem, żeby była jakaś równowaga, więc ten drugi pomnik to jest pomnik niezależnego kota, również w Warszawie, żeby było sprawiedliwie po drugiej stronie Wisły, no tak. Czyli na Pradze Południe. Jest taki piękny park, który ma jezioro, taki park Balaton, niedaleko ulicy Fieldorfa i Nowaka Jeziorańskiego. I tam właśnie we wspaniałej współpracy z urzędem, tak, jest kot Cyryl. Nawet mamy taką historię, że jak się dotknie go w nos, to przynosi szczęście. To już jadę. Nie musimy się razem wybrać. Zapraszam do kota Cyryla, żeby go pogłaskać po nosie, bo dotknąć po prostu. Ale jeszcze nie powiedziałam. Kalendarz, dobra adopcja, wybory kundelka roku, akcje Słońce dla znajdek, Małe, Białe i Kochany, wolontariat. No i w tym wszystkim, proszę Państwa, no nie powiem już, 20-paroletnia córka, mama na co dzień, żona, dom, no wszystko normalnie, tak jak normalnie jest. No i dwie suczki, dwie? Dwie, tak, jakoś tak. Chciałam mieć jedynaczkę po odejściu mojej najmilszej, najukochańszej Miluni, która opuściła mnie w zeszłym roku w lipcu i chciałam, żeby ta Duśka była trochę sama, no i udało się półtora roku, wzięłam na tym czas Sunię z tragicznych warunków. Ona podobno stała na łańcuchu, nawet nie miała budy. Wcześniej urodziła szczeniaki. Te szczeniaki zostały przekazane w dobre ręce. No, boję się nawet myśleć o tym, co jadła, bo podobno suchy chleb i paszę dla świń.
Także jak ją wzięłam na ten tymczas, zaczęły z niej wychodzić gleszcze, pchły. No już no wszystko miała, robaki. I powiem szczerze, że no oczywiście przez pierwszą dobę zrobiła wszystko, żeby mi pokazać, że to jest kolejny mój przyjaciel. W drugiej dobie, jak z nią poszłam na wywiad, to już się zachowywała, jakby była moim psem przez całe życie. I została teraz. Także została ze mną na zawsze i jest po prostu tak świetnym psiakiem. Jest mądra, jest inteligentna, jest zainteresowana zabawą, jakimiś takimi wspólnymi wyzwaniami. Nieprawdopodobnie się przytula, po prostu zachowuje się jak taki kot ragdoll, bo zaczyna się przelewać przez ręce, przychodzi do mnie, kładzie łapki na moich ramionach. No, wdzięczność ogromna. No, wdzięczność i taka... Taka myślę jest po prostu, czuję, że... Myślę, że nawet więcej niż wdzięczność. Tak mówiąc, będę tym razem nieskromna, bo jeśli chodzi rzeczywiście o opiekę nad zwierzętami, to mogę siebie polecić z najczystszym sumieniem, bo chyba jest to dużo więcej nawet niż trzeba. No to Doroto, po tym już wyjaśnieniu to wiemy, co jest treścią życia twego, choć nie tylko, no bo doba ma 24 godziny, ale ty zdaje się, że gdybyś mogła, to całe 24 no tak, ja bym godziny, miała dużo więcej. To wtedy byłoby dużo więcej zajęć, które dotyczą zwierząt, a zwłaszcza psów i kotów, chociaż myślę, że z naciskiem na słowo pies tutaj powinnam się zaprzyjaźnić. Artystyczna dusza to jest taka... Artystyczna dusza to taką artystyczną duszę cechuje wyjątkowa wrażliwość na piękno, zmysłowość, miłość, ale też ta wrażliwość, myślę sobie, do cierpienia, nie tylko do miłości, tylko też do cierpienia, tak po drugiej stronie. No i altruizm zapewne, empatyczność, ale ta artystyczność stereotypowo kojarzy się z jakąś lekkością bytu. I ja chcę ciebie zapytać, jaki lekki był ten twój artystyczny byt i czy... marzyłaś, żeby być artystką, bo jesteś, dla mnie jesteś, ale serce wyrywało się do takiego świata tworzonego, wymyślonego, a tu po drugiej stronie masz świat realny i zwracasz uwagę na czworonogi. Czy tak było, czy te marzenia były zupełnie inne i w ogóle wokół czegoś innego się kręciły? No w ogóle ja studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 80. O, piękne więc czasy. To był bardzo szczególny czas i tak naprawdę tam są zajęcia przez cały dzień i spędzaliśmy w ramach naszego roku i też okolicznych lat prawie cały czas razem. No, to były czasy, kiedy właściwie też sporo było takich domówek, wspólnego imprezowania. Trochę nie było właściwie alternatywy do tego, żeby się spotkać. Ta integracja była inna. Była zupełnie inna integracja. I rzeczywiście myślę, że w czasie tej studiów na ASP to był taki trochę szalony dla mnie czas. Natomiast ja trochę tak poszłam na te studia na zasadzie takiej, że rodzice studiowali? Dokładnie, no nie wiedziałam do końca co zrobić, w ogóle byłam w klasie matematyczno-fizycznej w takim bardzo dobrym liceum w Lublinie tak przez całe właściwie to liceum, to ponieważ byłam rzeczywiście taką córeczką artystów, rodzice mieli ogromne osiągnięcia w Lublinie i można powiedzieć, że byli znani, więc no prawie każda osoba pytała, a czy córeczka też, ciążyło na mnie córeczka też, więc oczywiście ja w ramach takiego buntu mówiłam, nie, na pewno nie będę artystką i tak się odsuwałam od tego i potem będąc w liceum, no tak trochę, nie wiem, tak mnie po prostu naszło, żeby się tym zająć. Zaczęłam jakieś rzeczy szyć ze skóry dla siebie, tak jakąś biżuterię. Ale te czasy właśnie też w kierunku designu. Takim zainteresowaniu, prawda? Bo jeśli nic nie było. Tak, jak nie masz, to możesz sobie wymyślić, ale możesz też to zrobić, jeżeli potrafisz. Tak, a musisz potrafić, jeśli chcesz być modną. Może tak już bardzo na skróty. Właśnie, więc dlatego wymyśliłam sobie ten design, czyli wzornictwo przemysłowe.
Rzeczywiście, pewnie na swój sposób mi było łatwiej, będąc w domu, gdzie często przebywali artyści, czyli przyjaciele rodziców, oprócz tego, że rodzice i ja chodziłam, jak już się zdecydowałam pewnie w drugiej klasie liceum, że pójdę na Akademię Sztuk Pięknych, to założyłam w ogóle, że się dostanę za drugim razem, bo tam wtedy było bardzo trudno się dostać. To były dwie uczelnie w Polsce, Warszawa i Kraków, jako takie akademie. 15 osób na jedno, właśnie, 15 na osób na roku, tak, dużo osób na jedno miejsce. I zaczęłam chodzić na jakieś lekcje rysunku, ale myślę, że no, cały czas mam takie podejście, podeszłam do tego bardzo zadaniowo, czyli dowiadywałam ściśle. Się, tak, co tam trzeba się nauczyć na tym egzaminie, były jakieś konsultacje, bardzo, bardzo tak sobie wyznaczyłam taki cel, żeby to wiedzieć, ale nie ukrywam, że zakładałam, że się dostanę za drugim razem, bo na moim roku byłam najmłodszą osobą, jedyną 19-latką, bo wszyscy już jestem razem. Próbowali albo byli po jakichś innych przejściach. No i rzeczywiście dostałam się od razu za pierwszym razem, co było dla mnie naprawdę szokiem. Ale takie pozytywne to tak, oczywiście. Jednak... No i te studia rzeczywiście takie fajne, rozwijające, bardzo indywidualne, zupełnie inne niż psychologia, gdzie trafiłam całkiem niedawno, bo skończyłam kilka lat temu, już będąc bardzo dojrzałą osobą. I potem trochę rzeczywiście pracowałam w zawodzie, ale na jakimś etapie już będąc art dyrektorem w agencji reklamowej, tak mnie bardzo zaczęło ciągnąć do tematów związanych z psami, że namawiałam na jakieś zbiórki pieniędzy, kocy, budowanie bud za schronisko na paluchu, byłam takim pomocnikiem społecznym dyrektora. Czy to nazywamy to teraz wolontariatem? Czy to jeszcze nie ten? To był też wolontariat, bo ja byłam wolontariuszką w schronisku na paluchu w czasach, kiedy tam było 5 wolontariuszy na krzyż, a tak naprawdę to pewnie 10 osób, a teraz jest tam kilkaset. I to jeszcze nie było ogłoszeń internetowych, nie było ogłoszeń na Facebooku i dawałam ogłoszenia po prostu bezpłatne w gazecie, gdzie to było możliwe, na psy, z którymi wychodziłam na spacer, ale nie pisałam w ogłoszeniach, że to są psy ze schroniska, tylko pisałam tak ogólnie i później w rozmowie telefonicznej tłumaczyłam, jaka jest ta sytuacja i zajmowałam się przede wszystkim psami dorosłymi, takimi szczególnej troski, które były po przejściach, które były wycofane. Miałam na przykład suczkę, która została oblana żrącą substancją w pobliżu stacji benzynowej i nie miała połowy sierści tak na zawsze. I ona też znalazła wtedy dom i miałam wtedy na koncie kilkadziesiąt adopcji. I to był taki prawdziwy wolontariat, że ja co sobotę jeździłam na paluch, spędzałam tam kilka godzin czasu. No byłam brudna, umorusana, bo to wszystko było się odbywało w błocie. To były inne warunki naprawdę. Ale zarazem przeszczęśliwa, że mogę pomóc, bo każde 5 minut przeznaczone dla zwierzaka stamtąd były dla niego cenne, a dla mnie drogocenne. To nie umiem nawet określić, jaka to jest radość, jaka to jest satysfakcja, że zwierzak się otwiera na człowieka i jest wtedy szansa, że znajdzie dom. Mhm. Ale pięknie o tym opowiadasz, taką wrażliwością i ta chęć pomagania i te symptomy tego, które towarzyszyły twoim pierwszym takim zainteresowaniom, a później dalsze chęci realizowania pewnych już planów i projektów. Jak w tym wszystkim odnajdywała się twoja artystyczna dusza i to fotografowanie? Czy myślałaś już o tym, że coś z tego będzie wynikało? Czy na razie to pomaganie i ta wdzięczność, ta zwrotna energia od zwierzaka, każdego, któremu pomagałaś i to bycie tam z nimi, bywanie takie systematyczne, to budowało twoją taką hierarchię wartości, do których potem wracałaś i te priorytety były już potem oczywiste? W ogóle geneza mojego fotografowania jest taka dość urocza, jak na te czasy, ponieważ ja stwierdziłam po czwartym roku, że oprócz tego, że jestem na SP, chcę się czegoś dodatkowo nauczyć. Wzięłam urlop dziekański i wymyśliłam sobie, że znajdę sobie mistrza, który będzie mnie uczył fotografii, a ja będę czeladnikiem. Pani Dorota Szulc-Wojtasik, pani wielkiego serca, jak powiedziałam na początku, redaktor naczelna miesięcznika Cztery Łapy. Jak się Państwo przekonali i przekonają w dalszym ciągu naszej rozmowy, nie tylko tym się zajmuje, nie tylko nad tym pracuje, nie tylko takie ma wizje i nie tylko takie pomysły realizuje. Powiedziałyśmy o fotografowaniu i tam były cztery kropki, to może po tych czterech kropkach ja jeszcze zapytam, tak dopytam. Ta fotografia, ten Paryż, Montmartre i później powrót do Polski, to
potem też, ja mam takie wrażenie, wraca u ciebie w różnych projektach. To są różne, przeróżne pomysły i twojego autorstwa oczywiście. No ta fotografia rzeczywiście się przewija, tak jak... Sposób patrzenia chociażby. Ja się... Kalendarze. Tak. Znaczy, logo. Ja po prostu tak rzeczywiście... Trochę czasem robię rzeczy niemożliwe, bo właśnie tak się dostałam na staż fotograficzny, będąc u kogoś takim przynieść podaj poznania taj czeladnikiem, że nie zarabiałam pieniędzy, tylko się właściwie pomagałam za naukę. No i tak, to było, ale to absolutnie, w świecie to jest praktykowane. Ale kiedyś właśnie to było rzadkie, tak jak jeszcze ja byłam na studiach. Teraz to już są zupełnie inne czasy. Oczywistości. Później, tak. Pomyślałam sobie o kontynuacji, rzeczywiście byłam w Paryżu, no fantastycznie trafiłam i to było stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki i oni mi znaleźli miejsce, gdzie był w ogóle artysta, wykładowca i bardzo dużo się rzeczywiście wtedy nauczyłam. To była taka głównie designerska, trudna fotografia przedmiotów, a to przede wszystkim były inne czasy, że i to wspominam najlepiej, że zdjęcia budowało się, robiło się światłem, aparatem, nie było żadnych retuszy jeszcze wtedy. Wszystko można było zrobić, robiąc jakieś ekrany wokół, aranżując przestrzeń. Teraz, ale to teraz wszystko to... wymagało własnej wyobraźni, własnej twórczości, tak, trzeba było zaplanować. Bardzo. W obiektywie już się widziało konkret, ale zanim ten konkret w obiektywie się zobaczyło, należało wymyślić całą tę rzeczywistość dookoła i zwracać na mnóstwo szczegółów uwagę, podczas kiedy dzisiaj można to zrobić przy pomocy odpowiednich technologii. Dzisiaj to jest dużo łatwiejsze. Oczywiście tego się nie zmieni, że taka energia zdjęcia, prawda? Tak. To musi być, ale ja tak naprawdę trochę uciekałam od tej fotografii później, bo jak się okazało, że nie stać mnie na to, żeby kupić sprzęt, to jest duża, to była studia, też to duża była bardzo duża inwestycja, nie miałam też innych możliwości, no to jednak zajęłam się graphic designem, prawda, czyli to były znaki graficzne, to były foldery, plakaty, taka rzeczywiście takie czyste projektowanie graficzne i później jak zaczęłam wydawać Cztery Łapy, to powiem szczerze, że prosiłam osoby inne, żeby robiły sesje fotograficzne, bo z kolei wychodziłam z takiego założenia, że to już nie może być tak, że wszystko robię ja, no bo to już jest aż nudne, bo przez to, że skończyłam design, to mogłam panować nad layoutem, prawda, tak. I sprawy menedżerskie, przede wszystkim właściwie poszukiwanie jednoosobowo wszystko. No tak, to trochę naprawdę dziwne, więc ja pomyślałam, no niech te zdjęcia robi ktoś inny. I trochę tak jakoś wróciłam do tej fotografii właśnie poprzez robienie okładek do Czterech Łap. Kiedy ktoś nie mógł, to wtedy robiłam ja, albo był szybki termin. No i okazało się, że mogę to robić, że jak tak rozłożyliśmy te okładki, to nie było specjalnej różnicy, czy to robiłam ja, czy inna osoba, która to robi na co dzień. I jeśli chodzi o kalendarz, dobra, adopcja tak w sposób naturalny, bo to jest kalendarz, który ma na celu promowanie osób, które przygarniają zwierzęta z takiego klucza różnych, ludzie z różnych środowisk, ale osoby bardzo opiniotwórcze, czyli to są aktorzy, piosenkarze, lekarze weterynarii, wolontariusze fundacji. No i okazało się, że ja tak głęboko siedzę w tym temacie, że jest to tak naturalne, że przy spotkaniu z tymi ludźmi ja umiem z nimi rozmawiać, bo czuję tą energię tego przygarniania i to mnie tak niesamowicie po prostu naprawdę kręci i tak to bardzo kocham, że to jest też naturalne, że ja nie będę przy okazji robić zdjęcia i drugi czy trzeci rok rzędu jestem autorką zdjęć też do kalendarza. Dobra adopcja, a oprócz tego robię teraz zdjęć mnóstwo, no bo kilkaset to mieć tygodniowo, bo zajmuję się kilkoma fanpage'ami placówek weterynaryjnych, gdzie na bieżąco robię zdjęcia właśnie pacjentom, czyli zwierzętom. I to już jest dla mnie tak miłe i taką mi też sprawia radość, bo dzięki temu mogę przebywać prawie non-stop ze zwierzętami, nie tylko swoimi. Więc rzeczywiście połączyłam teraz te pasje swoje artystyczne z taką pracą, ale tak. To pasja zawsze pozostaje pasją i to słychać i widać w tym, co tworzysz, że to jest pasja, a nie tylko praca. Powiedziałaś o tej fotografii, o tej fotograficznej przygodzie, o tej pierwszej takiej, od czego to się jakby zaczęło.
Tak się zastanawiałam, czy wtedy myślałaś o tym, by w tym obiektywie twojego aparatu pojawiały się zwierzęta. Czy jednak to był design, to była sztuka użytkowa i typowo użytkowo na wszystko patrzyłaś, na otaczającą cię przestrzeń, a gdzieś w środku ta empatyczność i to zaciekawienie, ta chęć, ta wrażliwość, ta chęć pomocy, ta miłość do zwierzaków, to cały czas tam pączkowało? I czy wobec tego zdarzyło się coś, bo czasami w życiu pojawia się jakaś taka osoba, zdarzenie, jakiś znak, którego jakby no, nie dostrzegamy w tym pędzie, chociaż może i nie w pędzie, ale jakoś nie zwracamy na to szczególnej uwagi, żeby to rozpatrywać w takich kategoriach, że to od tego się zaczęło. Czy u ciebie też było tak, że odczytałaś coś i pomyślałaś sobie, ojej, jak mi tak fajnie z tymi zwierzakami, to może jednak zajmę się tym. Albo ktoś powiedział, pani Doroto, one panią kochają. Tak, to była bardzo konkretna sytuacja. Ja będąc na stypendium fotograficznym byłam skupiona na swojej pasji. Nie na zwierzętach, czyli ja miałam taką przerwę w takiej pasji do zwierząt, ponieważ zaczęło się od tego, że odkąd zaczęłam mówić obsesyjnie, chciałam mieć psa i rodzice mi w końcu tego psa kupili, w ramach oczywiście szantażu dziecka. I to był w sensie takiego zaplecza, to nie powinno się po prostu tak robić, żeby się kupować psa dla dziecka. No więc miałam tego psa, on odszedł, byłam oczywiście rozpaczona, jak byłam w liceum i potem to był czas, kiedy miałam przerwę. I rzeczywiście będąc w Paryżu nie myślałam nawet o tym, żeby fotografować zwierzęta. Natomiast takim przełomowym momentem była śmierć mojego taty. Mój tata odszedł bardzo młodo, miał tylko 57 lat. Był moją wielką miłością. Ja zresztą całe życie mówiłam, że chyba się w cudzysłowie oczywiście zabije, jak coś się tacie stanie. I jak tata odszedł, miałam taką ilość miłości do niego, która jest już inna oczywiście po śmierci, że sobie tak jakby przypomniałam po prostu, że ja tak kocham te zwierzęta i ja obsesyjnie, mimo że nie miałam na to naprawdę warunków, bo jeździłam między Lublinem a Warszawą, żeby mama nie była sama, zapragnęłam, żeby mieć psa, żeby jakby tą miłość, którą miałam do taty, ukierunkować na zwierzę. I jak powiedziałam wtedy mamie i mężowi, że coś tam zaczęłam mówić o psie, to się stukali w głowę, bo to były wyjazdy samochodem. A ja zadzwoniłam do hodowli, bo wymarzyłam sobie owczarka niemieckiego i w drodze do Warszawy powiedziałam do męża tylko, żeby podjechać i obejrzeć pieski. No i oczywiście jak już się obejrzało, to się go dodatkowało i w drodze powrotnej tak trafiła do mojego życia suczka owczarka niemieckiego Apla, która zresztą imię jej nosi moja firma, Apple Agencja Wydawniczo-Reklamowa. No i już jak ją miałam, to już się coś takiego otworzyło. No ja po prostu na punkcie tego psa miałam świra. No prawie byłam zazdrosna, że ktoś patrzył na niego. Jak ktoś inny z nią wychodził, to ja już się bałam, że coś się stanie. I po półtora roku, jak urodziłam córkę, to miałam takie właśnie, w cudzysłowie, dwie córeczki. I to był ukochany pies mojej córki, ponieważ całe życie ten pies był z córką, bo ja szybko wróciłam do pracy, można powiedzieć, że natychmiast. No mając wolny zawód, to mogłam jakoś dysponować czasem, ale jak na przykład córka zostawała z opiekunką, to zostawała z nią Apla. I myśmy się przekonali, jak miała córka Oleńka kilka lat, jak gdzieś zostawialiśmy ją u mamy w Lublinie i zabieraliśmy psa, że pożegnała się z rodzicami, a po prostu została spazmów, że Apple zabieramy, zostawcie ją. No i wtedy to się okazało, że jak nie było rodziców, to ten pies był takim członkiem rodziny, który był z nią zawsze, także rzeczywiście szło na to, że Apple była ukochaną synią Oleńki, no naszą oczywiście też. Także był to ten impuls rzeczywiście po śmierci taty. Już się tak otworzyło, już jak miałam psa, od razu widziałam te zwierzęta bezdomne w ciąży, biegałam z miską wody w upał za jakimś psem po osiedlu, żeby się napił. No to już takie się zrobiło trochę wtedy naprawdę na takich najwyższych obrotach. No myślę, że zresztą ja bardzo jestem taką silną pasjonatką, jeśli to tak nazwę, że jak już coś robię, to
To tak na 150%. Dokładnie. W takim razie nie mogę ci nie zadać takiego pytania, bo wiele jest aforyzmów, cytatów, złotych myśli o zwierzętach. W twojej ocenie one są prawdziwe? Na przykład, zaraz tutaj takie oto. Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego. No to na pewno w tym coś jest, bo przecież... To dlaczego czasami tak się zdarza, że psy gryzą swoich właścicieli? Psy mogą gryźć... Ugryzą, może nie, że gryzą ciągle. No już teraz, kiedy znowu tak głęboko weszłam w temat bezdomności i posłuszę się coś takim przykładem, no to niestety to są błędy, często nie... Sami te błędy... Sami te robią, ale to nie wynika ze złej woli, tylko wynika... Z niewiedzy? Zbyt powierzchownego traktowania tematu. Ja podam taki przykład. W jednej z placówek weterynaryjnych, z którą współpracuję, do jednej z nich trafił kundelek, 12 kilo, tak skatowany przez człowieka, skopany z interwencji, że on po prostu siedział, leżał skulony i przez pierwsze dwie doby, w ogóle jak ktokolwiek wyciągnął do niego rękę, to rzucał się. Przebywając w placówce całodobowej z ludźmi, którzy do niego mówili, przekonali go, że człowiek nie jest zły. Ten pies w ogóle w trakcie tego pobytu musiał mieć usunięte oko, bo tak został zmasakrowany przez człowieka. Ale przez takie dobre, świadome, odpowiednie traktowanie on tak szybko się otworzył, że ja po 6 dniach, jak tam trafiłam, to już się z nim całowałam, po prostu on mi dawał buziaki, więc podejście do psa, który wykazuje agresję najczęściej na tle lękowym, to wynika z tego, że my w odpowiedni sposób, we współpracy z psopsychologiem, powinniśmy z nim pracować i przede wszystkim być konsekwentni i stworzyć takie rytuały, które stworzą mu poczucie bezpieczeństwa. Użyłaś słowa psychologia. Ta psychologia w twoim przypadku to był świadomy wybór już? Brakowało odpowiedzi na pewne pytania? Chęć poznania? Lepszego poznania? Znaczy, no wyszło na to, że w ogóle mnie tak naprawdę byłoby pisane, żeby mieć jednak zawód związany z pomaganiem. I w momencie, kiedy trochę miałam więcej czasu, pamiętam, wtedy zaczął się Facebook, ja mówiłam, że nie jestem na Facebooku, bo dzięki temu mam czas i studiuję. I pomyślałam sobie po prostu, że chcę mieć nowe wyzwania, a psychologię taką popularną zawsze uwielbiałam, jeśli chodzi o jakieś artykuły i mnie to pasjonowało. I mając taki moment w życiu, że miałam trochę czasu więcej, poszłam na studia normalnie zakończone tytułem magisterskim i no muszę to powiedzieć, że może dlatego, że to ASP, no może łatwo mi się studiowało, bo miałam takie korzenie, to jak zostałam magistrem psychologii, to byłam tak dumna, nie wiem czy nie bardziej od magistra sztuki, ponieważ te studia były dla mnie tak trudne, były tak inne, tam było dużo pamięciowych. Jak ja się znalazłam na wykładzie z psychologicznych postaw funkcjonowania człowieka, gdzie była nauka o mózgu i to ja po prostu, ja nie mogłam tego nawet słuchać na początku, bo nie ogarniałam tego zupełnie, a co dopiero zdawać egzaminy. I to, że ja to zrobiłam i że skończyłam takie trudne dla mnie studia, to naprawdę bardzo byłam z tego dumna. A to było urocze, bo jak ja... Ogromny sukces, ale przecież z taką świadomością. Urocze było to, że jak ja studiowałam, to moja córka miała tam 17 lat i chodziłyśmy razem do kina i ona wyciągała legitymację swoją szkolną, a ja studencką. No. I mówię, no to nie mów teraz przynajmniej do mnie, mamo. Także. Dobre porozumienie. Zabawne to było naprawdę, że ja miałam legitymację studencką, mając już praktycznie dorosłą córkę. A że psychologię kocham, nie mam na razie czasu na tym, żeby się tym zająć, bo pewnie nie wiem, czy mi starczy życia. A powiedz proszę, Doroto, czego my ludzie nie umiemy w naszym życiu z czworonogami? Nie umiemy słuchać, nie umiemy patrzeć, nie umiemy wyciągać wniosków, nie umiemy się uczyć? To znaczy, myślę, że trochę jest taka sprawa mentalna, że nie jesteśmy się w stanie z tym pogodzić, że wszelkie kłopoty, już nie powiem nawet problemy, jakie wynikają w komunikacji ze zwierzęciem domowym, wynikają często z tego, że nie chcemy podjąć pewnego wysiłku, że chcemy, żeby pewne rzeczy się działy same, a to jest zawsze wysiłek opiekuna. A nie można dać psu tabletki i wymagać od niego, żeby leżał na posłaniu, albo żeby nie, żebra,
żeby nie stawał przy stole na dwóch łapach, prawda, ponieważ oczekuje od nas pożywienia, żeby nie szczekał w domu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast problemy, czy nawet takie związane z tym, że się źle traktuje zwierzęta, myślę właśnie już jako osoba, która skończyła psychologię, że często nie wynikają ze złej woli, tylko wynikają z tego, że ludzie po prostu wychodzą z patologicznych sytuacji takich międzyludzkich, no i tak naprawdę nie potrafią inaczej i też wobec siebie zachowują się tak agresywnie i po prostu krzywdzą też przy okazji te nieszczęsne zwierzęta i przede wszystkim to oni powinni popracować nad sobą, zanim się zdecydują na jakiekolwiek relacje. Bo tak. Dlatego tak człowiek bywa niestety okrutny? Psychologia no myślę, też tak to tłumaczy. Znaczy ja tak myślę z moich doświadczeń, że ktoś po prostu wynosi to z domu, na przykład niechęć. Ja znam wiele ludzi, którzy lubią psy i nie lubią kotów i nawet w bliskim otoczeniu słyszałam, nie lubimy kotów, bo koty są wredne. I to jest taki stygmat, przyklejanie etykietki, tak jak ktoś nie lubi jakiejś nacji, czy w ogóle kogoś, kto jest inny, prawda? To już jest ten temat, wchodzimy w taki. I ja miałam neutralny stosunek do kotów, bardziej niż do psów, ale też je bardzo kocham. Ale jak ja teraz przebywam w placówkach weterynaryjnych, no naprawdę jestem zakochana w kotach. Po prostu te zwierzęta, jak przyjeżdżają z interwencji, to fakt, że no, znają może karmicielki, ale potrafi kot z interwencji, który nigdy nie miał do czynienia z człowiekiem, po 3 godzinach się wtulać, mieć kontakt, chęć do zabawy. I to są naprawdę fantastyczne zwierzęta. Fantastyczne. I nie dam nic gorszego powiedzieć o kocie. O kocie Cyrylu. Proszę Państwa, kot Cyryl to jest pomnik. Porównając z psem na przykład. No może tak. Ja chcę Cię zapytać o, to się tak mówi, psiarze i kociarze. Bo psiarze i kociarze, kiedy spotykają kogoś, kto jest osobą, no powiedziałabym publiczną, jeśli chodzi o ferowanie pewnych opinii, bo też masz w swoim miesięczniku, odpowiadasz na pytania, to są porady, bo to jest poradnikowa historia, ale też i powiedziałam o Twoich pomysłach pomnik szczęśliwego psa, wyjątkowego kota, tak nazwę tego Cyryla, ale też kalendarz Dobra Adopcja, akcje Małe, Białe i Kochane, Kociarz Roku, Wybory Kundelka Roku, Wolontariat. To czy kociarze i psiarze myślą, mówią, docierają do Ciebie takie opinie, że to ma uwrażliwiać te wszystkie Twoje działania i zespół, z którym współpracujesz, mają uwrażliwiać na zwierzęta, żebyśmy większą uwagę do tego przykładali i też biorę pod uwagę fakt, to o czym Ty mówiłaś przed chwilą, o tym, że no, jesteśmy trochę leniwi. Mamy wrażenie, że ten psiak, którego mamy, to on sam jakoś z siebie, albo ten kot indywidualista, to on też sam podejmie wysiłek i czegoś sam się o sobie dowie. Ja chciałam bardzo tutaj podkreślić taki jeden fakt w kontekście moich działań. Dzięki temu, że mam gazetę i jakąś taką siłę rzeczywiście przebicia, żeby robić pewne imprezy, to jest rzeczywiście wszystko po to, żeby jak najwięcej było odpowiedzialnych opiekunów, żeby zwierzęta były odpowiednio traktowane i też w kontekście opieki weterynaryjnej i żywienia i wszelkiej odpowiedzialnej opieki. Natomiast chciałam naprawdę to podkreślić, że ja najbardziej szanuję ludzi, którzy wykonują tak ogromną pracę w przytuliskach, dając domy tymczasowe, prowadząc fundacje. To są osoby, które często śpią po 2-3 godziny dziennie, żeby naprawdę przeznaczyć po 5 minut na przykład czasu na zwierzę, na psa czy kota, których mają kilkadziesiąt pod opieką. I to nie jest tak, że oni je sobie zbierają, ponieważ bezwzględni ludzie potrafią im je nawet wrzucać przez płot, czy oni nie potrafią być obojętni. To ci ludzie właśnie, którzy na co dzień wykonują tą bohaterską pracę, to są bohaterowie, to są naprawdę ludzie, którzy zasługują na największy szacunek, zasługują na pomoc, to są karmiciele, karmicielki kotów i naprawdę bardzo proszę, żeby w kontekście tego spotkania, żebyście Państwo o tym pamiętali. A powiedz Doroto, Twoje zwierzęta w Twoim domu, już wiemy, że właściwie to były od jakiegoś czasu, a potem już są stale. Twoja córka idzie w Twoje ślady?
No moja córka bardzo kocha zwierzęta, bardzo się też zakochała w tej naszej Suni. Nie, moja córka studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, ma zainteresowania modowe, ma świetne wyczucie stylu, jest też osobą świetnie zorganizowaną, natomiast gdzieś czasem nie umieściła swoje zainteresowania, ale pomaga na pewno. No oczywiście, jak bo ta wrażliwość na pewno wrażliwość jest, także ja tylko, jak tylko może, to oczywiście mi pomaga, no i współpracujemy w ramach Miesięcznika Cztery Łapy, ponieważ moja córka zajmuje się redagowaniem tekstów i też pomaga mi przy prowadzeniu fanpage. No to duże wsparcie. Oczywiście. Wiesz, zawodowe przygotowanie, to tak jak wtedy z tymi legitymacjami i studencką i szkolną, to teraz redaktor. Redaktorka. A powiedz proszę, trzeba wierzyć w swoje marzenia? Ty wierzyłaś? To banał czy mądrość? Bo... No oczywiście, to znaczy ja uważam, że nie trzeba wierzyć, tylko trzeba działać. Czyli przekuwać się w codzienność. Absolutnie, to znaczy jak ja w ogóle zakładałam na przykład Cztery Łapy i nie mając ani grosza na to, mówiłam, że za chwilę wydam kilkadziesiąt tysięcy czasopisma i chodziłam do firm i z tym swoim takim